Szanowni Państwo, jest godzina 16. Oświadczenie, komunikaty. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę, Pani Radna. Się Pani Radna tak się, tak. Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie zapraszam jutro, co prawda wszyscy jesteście bardzo młodzi, ale gdyby ktoś miał ochotę na Uniwersytet Niegasnącej Młodości, to jutro rozpoczyna swoją działalność. O godzinie 11 jest 3 godziny zajęć z chorób cywilizacyjnych. Bardzo serdecznie zapraszam również wszystkim Państwu. Po moim urlopie w maju dostaniecie wszyscy na temat smogu i na temat konferencji streszczenie. To chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy istnieje gwarancja zatrzymania młodości po jutrzejszym udziale w tym dziękuję. Pani jeszcze... Tak, Jan Paweł II. Pani Anna Mroczek była kolejna. Pani Teodozja Maliszewska. Wszystkiego. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo... A proszę o ciszę, Szanowni Państwo. Ja chciałam Państwa, wszystkich, którzy mają dobrą wolę i możliwości ku temu, zaprosić 21 kwietnia w ramach jakby domknięcia obchodów 800-lecia Bieżanowa w godzinach od 10 do 14 będzie prowadzona akcja krwiodawstwa. Ta akcja będzie tam podstawiony autobus i będzie można tak przysłużyć się ludzkości. Czekolada może też będzie, na pewno będą drożdżówki. Od 10 do 14 na placu przy kościele w Starym Bieżanowie, przy Domu Kultury Eden. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że... Bardzo proszę, Pani Teodozja Maliszewska, serdecznie proszę. Czy ktoś jeszcze ma ochotę się oświadczyć albo zakomunikować? Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Państwa na imieniny do Jerzego Wińczyckiego. Jest to patron Szkoły 68, tej, do której uczęszczał i którą we wspomnieniach wszystkich, które są nam dostępne w szkole, bardzo lubił. Dla niego zresztą wybudowano w tej szkole scenę, która funkcjonuje do dzisiaj. Gospodarzem tegorocznych Jerzyków, 10. już edycji, jest Jerzy Fedorowicz junior. Pierwszym 10 lat temu był Jerzy Fedorowicz senior. Młody Fedorowicz zamyka dekadę. Któryś z Jerzyków radnych pewnie w przyszłym roku otworzy następną dekadę tych uroczystości. To jest, proszę Państwa, święto dla naszej społeczności witkowickiej bardzo ważne. Jest to święto szkoły jako imieniny patrona, na które zapraszamy Jerzyków, Wojciechów, bo w tym samym dniu mają również imieniny, i ich przyjaciół. Serdecznie zapraszam. A Małgorzaty kiedy? I druga informacja. 12 i 13 kwietnia pod honorowym patronatem pana profesora Jacka Majchrowskiego odbywa się ogólnopolska konferencja językoznawcza pod nazwą Bogactwo Współczesnej Polszczyzny. Pretekstem do tej konferencji, której jestem współorganizatorem razem z zespołem szkolno-przedszkolnym numer 3 z ulicy Porzeczkowej, jest stulecie wydawania biuletynu Język Polski materiałów pomocniczych dla nauczycieli polonistów. Gdyby ktoś z Państwa interesował się tym, w Uniwersytecie Pedagogicznym 12 i 13 tu blisko na Gołębiej z całej Polski profesorowie będą mówić o wspaniałym języku polskim i cechach współczesnej polszczyzny. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Czy ktoś... Już zamykamy, Szanowni Państwo, oświadczenia i komunikaty. Uprzejmie proszę udostępnienie listy obecności. No i... Tak. Lista obecności. Szanowni Państwo, stwierdzam, iż zamykam sesję 71. zwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. Jest godzina 16:05. Miłego wieczoru życzę. Uprzejmie proszę o przyciśnięcie i potwierdzenie swojej obecności.
Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o listę obecności, o wyświetlenie. Bardzo dziękuję. Proszę o wyświetlenie listy obecności. Szanowni Państwo, Janusz Chwajoł, delegacja, Jerzy Friedlinger nieobecny, Ryszard Kapuściński nieobecny, Rafał Komarewicz, delegacja, Bolesław Kosior, delegacja, Bolesław Kośmider, delegacja, Marta Patena nieobecna, Sławomir Ptaszkiewicz, delegacja, Agata Tatara nieobecna, usprawiedliwiona. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia.